Siemano wszystkim, tutaj Polski Gamer 17. Witajcie w kolejnej części Zagrajmy w Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Pack na PlayStation 1. Ale gramy na 3, ponieważ emulacja na konsoli w tej generacji jest twoim najlepszym przyjacielem. Ale cóż, ten oto Warp Room jest oparty na poziomach kanałowych i ten Warp Room jest zlokalizowany w Cortex Power, pierwszej części trzeciej wyspy. Ale cóż, panie i panowie, czas na kolejne 5 poziomów, które będą robione oczywiście w tym oto filmiku i będziemy zaczynali od pierwszego poziomu tego Warp Roomu i ostatni poziom tego typu, Plant Food, także znany jako Man Eating Flower Zone w Japonii. I ten poziom ma 53 skrzynki i 12 z nich jest w bonusie. Więc Plant Food ma ostatniego time triala w tej oto grze i te time triale się naprawdę rozpoczynają teraz. Nawet że nie widzicie czasu, to tak naprawdę jest tam time trial uaktywniony, tylko że on się pojawi tutaj właśnie. Ale ciekawostka też jest taka, że są takie sytuacje, gdzie ten time trial albo ten licznik się w ogóle nie włączy. I nie wiem, czy to powoduje, że się klejnot nie pojawia, ponieważ nie próbowałem tego przejść bez... nie próbowałem tego poziomu przejść z glitchem. Ale jak to mogę powiedzieć, będzie trzeba restartować poziom. Wikipedia Crasha mówi, że trzeba restartować save, co mnie śmieszy troszeczkę. Ale cóż. Więc ostatni poziom wodospadowy. Jeszcze będzie trzeba Air Crasha robić w tym oto filmiku, co zakończy na zawsze tą oto sekcję. Chodzi mi o to, że to zakończy, jak to można powiedzieć, ten oto wygląd. Wiecie, wodospadowe poziomy. Zawsze są po 3 poziomy tego danego typu, albo 2 lub 4. Troszeczkę się różnią na końcu. Ale cóż, żółty dżem, klejnot zdobyty. I teraz robimy ten poziom normalnie. Więc, ponieważ już widzieliście cały ten poziom, plus już nie ma takich wielkich interesujących ciekawostek na temat tego poziomu, ja wam powiem, przepraszam za to, że nie było odcinka przez taki długi czas. Oryginalnie miałem już nagraną ścieżkę audio tutaj, ale ja nie byłem zachwycony moim audio. Za dużo jąkania i po prostu za dużo... Nie byłem po prostu zadowolony z tym, jak to wyszło. Plus wskazówki aku źle nagrałem, więc sobie powiedziałem, wiecie co, walić to, zrobię ten odcinek jeszcze raz. Ponieważ wy zasługujecie na dobry content. Znaczy, strasznie długo mi go zajmuje... Strasznie długo mi to zrobić. Już mamy pierwszego fuck-upa tutaj, ale to już nie jest aż taki tragiczny. Też grałem sobie na Play'u trójce i na PC-cie. Ponieważ można powiedzieć, że się skonwertowałem na granie na PC-cie częściej. Ponieważ mi twardy dysk zmarł na moim Play'u dwójce z powodów tak dziwnych, co nie? Chcę sobie nową gierkę dodać. Skasowałem gry, które już mam na Play'u trójce. Więc pobieram klonowe, wstawiam klonowe. Błąd, error! I cały twardy dysk się skorupcjonował, więc będę musiał albo nowy kupić, albo będę musiał nowego playa kupić, albo po prostu oryginały będę musiał kupować yet again. Ale cóż. Zbliżamy się do 90 żyć, panie i panowie. 99 żyć, tak naprawdę. Jest glitch, który ci pozwoli na... zdobywanie więcej niż 99 żyć. Po prostu... Jak ja pamiętam ten filmik, trzeba było zabić wroga, a potem zdobyć życie i zanim to życie się doda do talii, to wtedy masz wyjść z poziomu, to rozwali licznik i będziesz mógł mieć więcej niż 99 żyć. Tak samo można zrobić w Crashu jedynce. No i to wszystko. Albo kodami. Game Sharkiem, Action Replayem. Ale cóż, panie i panowie, poziom zaliczony, wszystkie klejnoty zdobyte i to jest koniec Plant Food. Wskazówki aku w japońskim Plant Food. Więc tutaj jest tylko jedna wskazówka aku i ona ci mówi o tym, że tutaj jest dużo roślin, czyli że ten poziom będzie niebezpieczny. Więc Plant Food zaliczone. I czas na kolejny poziom tego Warp Roomu. Jedyny poziom, który jest reprezentowany w tym Warp Roomie. Sooner or Later.
Także znany jako Scorching Worker w Japonii. I ten poziom ma 57 skrzynek i 16 z nich jest w bonusie. Wiem, znać, że tutaj jest kanałowy Warp Room, to tylko jeden kanałowy poziom, co jest troszkę interesujące, ponieważ oryginalny, drugi Warp Room miał śniegowy styl i było dużo śniegowych poziomów. Dużo śniegu było w poziomach, to. Ja chciałem powiedzieć. Ale cóż, panie i panowie, Sooner or Later jest znany z tego, że to był pierwszy stworzony poziom w całej grze. Czyli, że on miał dużo zmian. Oczywiście nie ma nigdzie obrazu zdjęcia oryginalnego Sooner or Later, ponieważ na pewno Naughty Dog nie dawał informacji na temat gry, kiedy robili pierwszy poziom. Ale cóż, oto jest żółty bonus, tutaj skrzynek nie ma. I jak zdobędziecie klejnot, to się zabijcie, ponieważ tam dalej już nic nie ma. A zakończenie, platforma, która będzie tam na końcu, ona cię zabierze bardzo daleko w poziomie i też ominiesz skrzynki. A my tego nie chcemy, chcemy mieć wszystkie skrzynki natychmiastowo, bez cofania się. Ponieważ cofanie to będzie ekskluzywna funkcja ostatnich dwóch światów, których jeszcze nie nagrałem, ponieważ ja nie chciałem nagrywać tego jeszcze, ponieważ wolę, ja nagrywam także świat i edytowanie i potem robię komentarz, żeby to było troszkę świeże. Nawet, że ten oto Warp Room nagrałem tydzień temu. Ale cóż, panie i panowie, jak na pewno zauważyliście, jesteśmy na chilloutie tutaj, ponieważ w sensie takim, że ja troszkę bardziej komentuję i nie mówię nic o ciekawostkach, ponieważ nie każdy poziom ma super ciekawostki, które mogły być mistyczne superansko lub nie ma takiej akcji, że po prostu poziom nie ma nic takiego ciekawego do powiedzenia. Nie ma żadnej informacji na ten temat. I to też będzie z innymi let's playami, ponieważ będą sytuacje, gdzie niektóre gry nie mają dużo informacji do znalezienia. Oczywiście mam alternatywy na takie sytuacje. Na przykład na Transformers są alternatywy duże. Ale cóż, tutaj jest blokada, która się tylko rozwali, kiedy właśnie zaatakujesz tym oto tą maszynową gąbką. To wtedy jedna część wiatraka się zniszczy. I tutaj właśnie byśmy skończyli. I byłaby duża ścieżka powrotna do skrzynki, więc po prostu się zabijcie. Oszczędzę czas! I się dużo nauczyłem od mojego oryginalnego let's playa, tej oto gierki na moim oryginalnym kanale, gdzie ja, jak kompletny idiota, failowałem ostro. W ogóle w tych poziomach była reklama Crasha, która jest bardzo znana z tego, że była okropna strasznie, szczególnie Crash gadał, jego model spamował po ekranie. I po prostu to była dziwna reklama. Ale cóż, panie i panowie, Sooner or Later zostało zaliczone na 100%. Wskazówki Aku Aku w japońskim Sooner or Later. Więc pierwsza wskazówka ci mówi o tym, że jak zdobędziesz niebieski klejnot, to możesz iść do Hang 8 i tam zrobić niebieski bonus. Ale cóż, panie i panowie, czas na kolejny poziom, który był zadebiutowany, który typ zadebiutował w drugim świecie. I zanim dojdziemy tylko do tego poziomu, mamy pokazówkę od Coco, która nam mówi, żebyśmy nie ufali Cortexowi, ponieważ ona ściągnęła schematy jego stacji kosmicznej i Cortex Vortex. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Cortex Vortex, Cortex Vortex to był laser, który miał robić pranie mózgu żołnierzom Cortexa. Ale cóż, czas na Bear Down. W japońskiej wersji ten poziom się nazywa White Bear Big Jump. I ten poziom ma 42 skrzynki. Ach, dobra. Ten poziom nie był aż tak katastroficzny do nagrania, ponieważ nie ma tutaj takich chamskich położeń skrzynek. Też jest taka ciekawostka, że jak wejdziesz na ten poziom z kodami, który ci pozwoli nie wchodzić na miśka, czyli że możesz sobie Crashem normalnie grać po tym poziomie, to skrzynki będą niezniszczalne, tylko taki dziwny odgłos będzie.
I to wszystko, jak chodzi o tą ciekawostkę. Druga ciekawostka jest taka, że ten poziom miał mieć oryginalnie drugiego klejnota. I to jest ewidentne w Warproomie, ponieważ jak zauważyliście, koło napisu Bear Down jest dużo wolnego miejsca. I można zhakować miejsce na klejnot tam. Ale tylko jest jeden klejnot do zdobycia. Ale ten klejnot, który miał być w tym poziomie, będzie w endingu 100%. Czyli, że to chyba było wycięte dopiero na końcu produkcji, ponieważ może nie wiedzieli, jak zimplementować tego klejnota. Ale ten poziom nie jest aż taki tragiczny, jak chodzi o skrzynki. Pierwszy poziom według mnie był najgorszy, jak chodzi o położenia skrzynek. Ale tam jest platforma tajemnicza. Ale zanim tam pójdziecie, to weźcie sobie klejnota, ponieważ chyba już wiecie, co tam będzie. I to był lag w grze. Tak czasami jest. Czas na tajny warp room. Więc będziemy kontynuować z Air Crashem. Czyli, że go zdobym... Czyli, że wejdziemy w specjalną sekcję, która jest ekskluzywa do tajnego warp roomu i będziemy cały poziom robić od nowa. I to będzie tylko w tej sytuacji, kiedy wam będę pokazywał całego Air Crasha znowu, ponieważ już widzieliście połowę poziomu w Air Crashu. Ale cóż, panie i panowie. Ja tutaj musiałem robić save'a na tajnym warp roomie, ponieważ jak na przykład by była taka sytuacja, gdybym zginął i bym chciał zestartować poziom, to gdybym wyszedł teraz stąd używając pauzę, i to też jest w oryginalnych poziomach, które są ekskluzywne do warp roomu szóstego, to wywala cię totalnie z tajnego warp roomu, ponieważ nie ma ani jedyna metoda na dostanie się do warp roomu to jest przez te tajne wyjścia. Nie ma jakiejś tajnej platformy, która cię tam zabierze, albo coś innego. To dopiero wstawili w Crashu 3, gdzie jest praktycznie platforma, która cię zabiera na szósty warp room. Więc musiałem save'y robić. I to było troszeczkę wnerwiające. Nie w Air Crashu, ponieważ Air Crash nie jest takim trudnym poziomem, ale w następnym poziomie, który będzie tutaj debiutował w tym oto filmiku. Ale ponieważ Air Crash jest powtórką poziomu, plus wszystko, co powiedzieliśmy na Air Crashu, powiedzieliśmy w pierwszej edycji, w pierwszej wizycie tego poziomu, to czas na ciekawostki. Na pewno wiecie, że coś z Crashem jest nie... coś takiego interesującego z Crashem jest teraz, jak chodzi o Sony, ponieważ po pierwsze, Sony i Activision są teraz best friendami chwilowo. Dwa, kiedy Activision mówiło, kiedy się fan pytał kolesia, który stworzył Tony Hawk Pro Skater 5, olewając, że to jest szajska gierka, ale tak czy siak, Tony Hawk Pro Skater 5 to jest licencja należąca do Activision. I w każdym Tony Hawku Pro Skaterze zawsze jest jakiś kostium postaci z gier lub z licencji Activision, czyli Shrek się tam pojawi, w niektórych grach jest Shrek i parę innych postaci. No i było pytanie, czemu nie mogli dodać Crasha, ponieważ Crash należy do Activision. Czemu nie mogli dodać Crasha do Pro Skatera 5? I twórcy gry powiedzieli to, nie mieli czasu i też mówili, że były problemy z prawami. Czyli, że Activision nie mogło dać im Crasha, ponieważ nie mieli prawa do Crasha już. I trzecia rzecz, która jest bardzo interesująca, która mnie bardzo wkurzyła, to był ten PlayStation Experience 2005, gdzie Sean Layden, szef Sony, albo szef dywizji Sony, pojawił się na konferencji z koszulką Crasha Bandicoot ze starej serii. Oczywiście to była stara koszulka, ale na pewno on nie ubrał tej koszulki po to, żeby nic nie powiedzieć. Oczywiście się skończyło to tak, że nic nie powiedzieli o Crashu, ale E3 nam coś powie. To jest coś podobnego do sytuacji z Final Fantasy VII, gdzie na pierwszym PlayStation Experience powiedzieli, że czas na powrót Final Fantasy VII! I potem Remake HD z PC! I wszyscy fani w furii, w gniewie byli. Ale rok później na E3
Proszę, Final Fantasy VII Remake jest. Więc E3 będzie bardzo interesujące, ponieważ Sony odwaliło jedno z najlepszych E3 od długiego czasu. Szczególnie lepsze od ich 2014 E3, które było strasznie nudne. Ale cóż, panie i panowie, wracamy do Warpromu trzeciego i robimy poziom pod nazwą Road to Ruin, tak zwany jako Ruins of Illusion. I w tym poziomie jest 89 skrzynek, 13 jest w bonusie i 36 jest w tajnej ścieżce, która jest tylko dostępna przez tajny Warproom. Czyli, że tamta lewa strona jest niedostępna do nas, dopóki nie zaczniemy tego poziomu w tajnym Warproomie, która nas zabierze do sekcji i skończymy na początku tutaj, przechodząc ją. Ale cóż, panie i panowie, Road to Ruin jest bardzo interesującym poziomem. Pierwsze, ten poziom jest typem Sunset Vista i Lost City z oryginalnego Crash 2 i nawet, że Warproom jest zlokalizowany w Cortex Power, to tylko teleportery są tam, czyli że one cię mogą zabrać do innej części wyspy, ponieważ jak widzicie, tło, które jest, to jest tło z Crasha 1, gdzie widzimy ostatnią wyspę i sorry za tą przerwę, ale robimy tajną ścieżkę śmierci i tutaj nie ma skrzynek, jakby co? 36 jest tamtej właśnie, wiecie, tej specjalnej. Ale cóż, Road to Ruin i jego drugi poziom Ruination miałem mieć bardzo interesującą rzecz, która jest bardzo interesująca, ponieważ szczerze wam to lepiej opiszę. Oryginalnie w poziomach ruinowych miały być dwie alternatywne ścieżki i byłby znak, który by ci mówił, jaka ścieżka prowadzi do czego. Technicznie jeden znak mówi, że jedna ścieżka jest easy, a druga po prostu miały być ścieżki easy i ścieżki hard miały być. I to jest nawet pokazane w becie i nawet jest zdjęcie tego. I to byłoby bardzo interesujące. Może to miała być alternatywna metoda zdobywania klejnotów przed tajnym Warproomem, ponieważ może tajny Warproom jest ten. Taką ostatnią rzeczą dodaną do gry, ponieważ jak zauważyliście, tylko są dwa oryginalne poziomy. Reszta to tylko krótkie wizyty do nowych sekcji. Ale cóż, to było bardzo interesujące i bym powiedział, że szkoda, że tego nie zimplementowali, ale też gdyby to zimplementowali, to wtedy system DDA byłby bezużyteczny. Ponieważ po co gra ma być łatwiejsza dla ciebie, chodzi o to, po co by gra robiła się łatwa, jak grasz w sekcji easy i hard i miałeś wybór pomiędzy sekcją easy i hard. To jest naprawdę, to byłoby bardzo troszeczkę głupie i marnotrawne czasu, tworząc tego DDA. Ten poziom ma tylko 4 nitra i te 4 nitra są ekskluzywne do tajnej sekcji. Co jest nawet interesujące. Ale jak chodzi o tą tajną sekcję, można się tam dostać do niej, używając neutralnego slide spin jumpa. Coś, co ja nawet mogę zrobić, ale to wymaga perfekcji. Jak chcecie stuprocentować poziom naraz. W sensie takim, że jak chcecie zrobić wszystkie klejnoty, skrzynki i takie tam. Ale cóż, Road to Ruin zaliczone. Wskazówki Aku Aku w japońskim Road to Ruin. Więc pierwsza wskazówka ci mówi o tym, że możesz zabić kolczaste jaszczury slajdem. Druga wskazówka ci mówi o lokacji zielonego klejnota w The Ill Deal. Trzecia wskazówka ci mówi o tym, że jak zdobędziesz czerwony klejnot, to możesz wrócić do Snow Bees i tam zrobić czerwony bonus. I czwarta wskazówka ci mówi o tym, że jak chcesz powtórzyć bossa, to musisz stanąć na tej platformie, pójść do góry, trzymając trójkąt. W wersji amerykańsko-europejskiej trzeba trzymać trójkąt R1, R2, E1, L2. Wtedy będziesz mógł sobie powtórzyć bossa.
Ale cóż, panie i panowie, robimy ostatni poziom tego Warp Roomu, ale na pewno nie ostatni poziom tego filmiku. Czas na poziom pod nazwą... Dawaj, Crash. Unbearable. Także znany jako Escape from Papa Bear w Japonii. I ten poziom ma 58 skrzynek, 12 z nich jest w bonusie i 23 są w tajnej ścieżce. I ta tajna ścieżka jest znana z tego, że ona wymaga najgłupszą... Dostanie się do tej ścieżki wymaga braku zmysłu. Nie ma ani jednej wskazówki, ani niczego w wersji amerykańskiej. Japońska wersja może daje ci wskazówkę, ale na pewno nie amerykańska. Ale cóż, to był poziom, z którym miałem najwięcej problemów, jak chodzi o nagrywanie. Wiecie, że nagranie tego świata mi zajęło 1,5 godziny? Ponieważ restarty i takie inne problemy były. Ale cóż, Papa Bear, albo Papa Bear 2.0 teraz nas ściga. I on się spowalnia, ponieważ oczywiście DDA mi tutaj strzeliło bardzo mocno. I tutaj są teraz te barierki, które można łatwo zniszczyć lub możesz przez nie przeskoczyć. Ale czas na tą tajną sekcję, panie i panowie. Wiecie, co trzeba zrobić? Popełnij samobójstwo! Zanim mi powiedziesz, że ta deska była wskazówką, mogło po prostu to być takie coś, że Papa Bear nie rozwalił tego do końca i przepaść jest dalej przepaścią. I to jest właśnie ten problematyczny problem. Brawo, Gamer. Ale cóż, chodzi mi o to, że bez internetu lub bez książki informatywnej nie masz szans na znalezienie tego tajnego levelu. Tajnej sekcji, to nie jest tajny level. Ale tutaj jest debiut wroga, który tylko jest w tych sekcjach 2D. I to jest ten Hunter z Kangur Kakao. Nie, Kangur Kakao wyszedł później. Ale muszę w końcu wrócić do Kangur Kakao. Szczególnie oryginalnej gry. Ponieważ szczerze się ostro znudziłem już dwójką. Ale cóż. Ta sekcja szła mi na nerwy już. Tyle razy ją robiłem, a każda śmierć oznaczała, że ja musiałem przetestować poziom. I to było niemiłe. Ale jak widzicie, nawet że Aku Aku jest zbanowany w poziomach pościgowych, to mamy Aku Aku teraz. Ale... I możecie mieć Aku Aku przez chwilową sekcję w normalnej sekcji poziomu, ale potem Aku Aku eksploduje, kiedy Papa Bear będzie go ścigał, ponieważ Papa Bear jest tak przeraźliwy, że po prostu Aku Aku tego nie może wytrzymać i jego egzystencja się kończy. Ale cóż, panie i panowie. Bonus. Bonus trochę tak bardzo podobnie wygląda do poprzednich bonusów. To jest też problem z repetycją. Ale o repetycji pogadamy w następnym Warp Roomie. Ale cóż, panie i panowie, ten poziom jest ostatnim poziomem pościgowym w grze. I to jest technicznie też ostatni, tak naprawdę przedostatni, jak liczymy, co będzie zaraz, poziom z miśkiem polarnym. Ponieważ na końcu tego poziomu będzie ten miś polarny i ta sekcja mnie wnerwiała, ponieważ R1 mi się nie chciało rejestrować dobrze i ginąłem parę razy tutaj. Ale cóż, to jest oficjalny ostatni poziom, chodzi o normalne Warp Roomy z Polarkiem, misiem polarnym. Jego ksywa to jest Polar jakby co, dlatego go nazywam czasami Polar, a nie miś polarny. Aleluja, sekcja Polara nie ma skrzynek, ale nie wychodźcie z tego poziomu jeszcze, ponieważ jak zawsze bycie ciekawym cię wynagrodzi. I ten skok jest parszywy bardzo. Można się łatwo zmylić. Ale cóż, tam jest miś polarny i zbliżając się do niego... Warp Room tajny. Tak. Ale cóż, panie i panowie, czas na Totally Bear. Pierwszy oryginalny poziom
Warp Roomu 6. I są tylko dwa poziomy oryginalne. I Totally Bear się nazywa w Japonii Running Noisily All Night i w tym poziomie jest 40 skrzynek. I wszystkie oryginalne poziomy w szóstym Warp Roomie są w ciemności, ale te poziomy nie są tak katastroficzne. I nawet, że ten poziom jest w ciemności, to jest według mnie jeden z moich najłatwiejszych do nagrania poziomów. Tutaj musisz bardzo dużo używać dashu, który jest dostępny klikając kółko lub R1, ale to nie jest ten sam dash, który byś używał w Crash 3. Ponieważ na pewno wszyscy są przyzwyczajeni do gameplayu Crash 3, gdzie po prostu jak trzymasz kółko lub R1, to masz super boosta przez cały czas, jak będziesz trzymał te przyciski. Ale tak naprawdę Polar ma sekundowy boost. To nie jest takie coś jak, kurde, ciągły boost. Była jedna tutaj sekcja, która miała mnie zabić, ale cudem nie dedłem nawet tutaj. Dedłem tutaj parę razy, ale na tej sekcji, gdzie praktycznie powinienem zginąć. Nie zginąłem. Ale cóż, panie i panowie, tutaj jest taka ciekawostka, że jak po drugim checkpoincie, dwie skrzynki ci się dodadzą do licznika. Nawet, że nic nie zniszczyłeś, co nie? To jest ponieważ jest jedno TNT, które wybucha bardzo wcześnie i niszczy skrzynkę z życiem. Ale cóż, to jest Totally Bear zaliczone. Na 100%. Z maksymalną ilością żyć. I to jest the end. Czas na bossa. I ponieważ tutaj nie ma aku, nie muszę być cicho tutaj. Ale cóż, panie i panowie, czas na trzeciego bossa tej oto wspaniałej gierki. Nadże ma dużo problemów, to tak czy siak jest ona wspaniała. Mamy kolejny kontakt od doktora Cortex. Mamy już połowę kryształów. I ona mówi, że ostatnie kryształy będą trudniejsze do zdobycia. Co jest prawdą, jak chodzi o dwa poziomy, które będą robione w następnym Warp Roomie. I on nam mówi, że się dopiero z nami skontaktuje, kiedy przejdziemy Warp Room 4, czyli że nie będzie pokazówki z Cortexem na początku Warp Roomu 4. Ale cóż, naszym trzecim bossem jest kolejna nowa postać. I ta postać to... Tiny Tiger! Więc, gdybyście grali w amerykańską wersję, to byście zauważyli, że w pauzie on ma totalnie inną nazwę. To jest, ponieważ oryginalna nazwa Tiny'ego to była Taz the Tiger. I nawet, że oni zmienili jego nazwę w amerykańskiej wersji w jego pasku życia, to w pauzie nie zmienili jego nazwy, czyli że on się nazywa po prostu Taz Tiger. A w pauzie w europejskiej wersji po prostu on się nazywa Tiny. Ale cóż, Tiny to jest kreacja Embryo. Nawet, że Tiny i bracia Komodo się pojawili w tej prototypowej animowanej pokazówce, która miała być intrem do Crash'a 1. No, on i bracia Komodo się pojawili tam. Co mogłoby sprawić, że... Co mogło się wydać, to jest to, że oni zostali wycięci z gry, albo mieli być planowani w jedynce. Ale cóż... Tiny będzie pracował dla Cortexa w trójce, ponieważ po tej walce, co jest taka teoria na temat tego, to jest to, że po pokonaniu Tiny'ego, to Engine i Cortex zrobią na nim pranie mózgu i on będzie lojalny... Cortexowi. Aj, na pewno już chyba się domyślicie, co trzeba z nim zrobić. Ale cóż. Mam nadzieję, że wam się ten filmik podobał. Tutaj Polski Gamer 17 i spotkamy się w Warp Roomie 4.